Januszką odbędziecie dziś taki oczekiwany trening siatkarski. Witam również pana Jacka Kiełba, który jest współorganizatorem turnieju Gruszka Cup i przewodniczącego Rady Rodziców pana Jarosława Szapowała. Witam panią Beatę Iwińską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Rokitnicy, przepraszam, a także młodzież. Lubicie biegać? Tak, ja wolałem skakać, dlatego też wybrałem siatkówkę w swoim życiu. Czy tak naprawdę ktoś wie, kim ja jestem? A ktoś widział, jak gram? Tak. No, widzieliście, na pewno. Gdzie widziałaś? Ze stresem. Bardzo lubiłem grać w siatkówkę. Ale zanim zacząłem grać w siatkówkę, wiecie, co robiłem w sporcie? Wszystko. Ty masz pytanie? Zapomniałeś, czy już nie chcesz tego spytać? Zapomniałeś. Używam się na sędzie, kochany, ale takie jest moje życie, bo nie mam gdzie władzę od emocji. Myślę, że łatwiej mi było z jednego względu. A ile mam wzrostu? Nie, 20. Nie, 5 metrów powiedziałeś. 2,6. Ja mam tak, 206 cm. Tak jeszcze, pytajcie. Pytajcie śmiało, korzystajcie, możecie pytać. Teraz, jak byłem siatkarzem, może jak będzie łatwiej. Teraz jestem trenerem i powiem szczerze, że wolałem być siatkarzem. Więc pomyślcie sobie, że gościu, który ma 2,6, waży 105 kg, skacze 90 cm do góry i na każdym treningu, powiedzmy, 200 razy spada na parkiet, jakie jest obciążenie na ciało. Dużo, nie? Bo tak jak stanę, tak? Jak mam tutaj jedną miarkę, to mam 2,68, czyli 268 cm. Jeżeli skakałem, to mój rekord był 3 metry 56 cm. Wysoko, nie? A powiem sobie, że jeszcze metr jeszcze bliżej nie skaczę. Było mi dlatego łatwiej. Jeżeli bym był sam? Nie mam z domu nagród. Wiesz co, tutaj Was dam jeszcze do internetu, będzie łatwiej, będzie szybciej. Na pewno moim takim największym, może nie wynikiem, ale cieszę się bardzo, że mogłem być reprezentantem kraju na 3 Igrzyskach Olimpijskich. Słucham. Czy tęsknię? No już staram się nie bardzo. Zrobiłem taki reset, a teraz tęsknię, ale już nie to zdrowie, więc teraz staram się przekazywać moją wiedzę tym młodszym zawodnikom, im wszczepiać jakby to jest, co jest ważne według mnie w sporcie. Popatrz na mnie. Musisz patrzeć w oczy. O, to jest pozycja, zobaczcie, szeroko paluszki. Ciuki taki, żebyśmy mieli wszyscy koszyczek taki na głos. I spróbuj teraz ugiąć rączki i do mnie wyrzucić piłeczkę. Super. A jeszcze raz to zrób, tylko nad głową. Teraz ty spróbuj. Bardzo ładnie. Teraz ty? Bardzo ładnie. Jesteś sportowcem i co na żgówce. Musicie być bardzo odważni w tym, co robicie. A fajnie normalnie. Jest różnica? Dużo łatwiej jest zrobić naturalny ruch. Jeszcze 14. No i tak.
Jestem przeciwny.